Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Ryszard Czarnecki, deputowany do Parlamentu Europejskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panie pośle, witam serdecznie. Witam pana, witam państwa. Wolę poseł do Parlamentu Europejskiego. Niech i tak będzie, bardziej po polsku słowo poseł, polskie słowo to też jak najbardziej premier. Czy szefowi rządu, premierowi pogratuluje pan odblokowania środków z KPO, bo szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła w ostatni piątek, że te środki dla Polski odblokowane będą. Sukces premiera? Jak tylko będą, jak w końcu się zjawią. Już nie pierwszy raz o tym mówi też faktycznie. Tak, bo trochę taka na razie never ending story. Tylko zada się opowieść. Jak tylko będą, to pogratuluję obu premierom, i Mateuszowi Morawieckiemu, i Donaldowi Tuskowi, bo przecież ten pierwszy składał wnioski, jego ministrowie składali wnioski i uzyskał promesę 9 grudnia. W wniosku ostatecznie nie złożył o płatność pierwszej transzy. Złożył i uzyskał promesę Komisji Europejskiej jeszcze wtedy, kiedy był tym premierem takim dwutygodniowym, nazwijmy to. Tak, minister funduszy dwutygodniowa, tak, wtedy pamiętam. Tak, więc oczywiście pogratuluję obu panom, bo to będzie polski sukces. Natomiast to najpierw te pieniądze muszą być, bo mam wrażenie, że trochę tak Komisja Europejska też na żółwia tą sprawę staje. A to, że pani Ursula Gertrud von der Leyen to obiecała, to wynika także, uwaga, z jej kampanii wyborczej, bo ona przecież chce kandydować po raz kolejny na 5-letnią kadencję szefowej Komisji Europejskiej. W związku z tym objeżdża poszczególne kraje, szuka poparcia. To byłby taki wyborczy prezencik dla Polski. Dzięki także Prawu i Sprawiedliwości, czy w dużej mierze Prawu i Sprawiedliwości, nawet pani Ursula, nie wiedziałem, że ma takie drugie imię, Gertruda, tak? Von der Leyen została szefową Komisji Europejskiej. Joseph Robinet, Biden na przykład, Donald John Trump. Ryszard Henry Czarnecki, tak? Takie przypadki. Ryszard Henryk Franciszek, Iwania Paweł. Nawet trojga imion, ojejku, to nie wiedziałem. Panie pośle, w każdym razie to była dobra decyzja. Po tych 5 latach uważa pan, że Prawo i Sprawiedliwość zrobiło dobrze, stawiając właśnie na panią Ursulę von der Leyen. Ona przysłużyła się także polskiej sprawie? Powiedziałbym w ten sposób, że łatwo teraz narzekać i mówić, no, czemu się tak głosowali. Ja pytam, czy dobrze, tak, czy nie. Kto pyta, nie błądzi. Więc ja tym moim kolegom, którzy się teraz chwalą, że głosowali przeciwko, czy nie głosowali, opowiadam w ten sposób. Wtedy zagłosowaliśmy i dzięki naszym głosom, i uwaga, głosom węgierskiego Fideszu również, została wybrana. Zagłosowaliśmy w ten sposób, żeby uniknąć alternatywy, jaką wtedy był, uwaga, Franz Timmermans. Więc nie chcieliśmy mieć antypolskiego Franza Timmermansa, woleliśmy panią von der Leyen. Na tamte czasy wybór był dobry. A rzeczywiście to, co robiła potem, no to duży zawód. Zresztą te dymisje komisarzy kolejnych pokazuje, że po prostu ona była kiepskim przywódcą. To jeszcze wracając do środków z KPO, tak podsumuję to, co za rządów Prawa i Sprawiedliwości się wydarzyło, bo my już płaciliśmy tę powiększoną składkę, czyli spłacaliśmy ten nowy unijny fundusz odbudowy. Recovery Fund, tak. Tak, potrącano nam pieniądze na poczet tego kredytu. Sejm przyjmował ustawy takie, jakie chciała Unia Europejska. No, chodzi o przeniesienie sprawy dyscyplinowania sędziów Sądu Najwyższego do NSA. To też się wydarzyło, a pieniędzy nie dostaliśmy. To tak się chyba nie robi biznesów, panie pośle. Właśnie, i bardzo dobrze pan na to zwrócił uwagę, to pokazuje totalnie złą wolę Komisji Europejskiej. Ograła przez Komisję Europejską? No bo wy robiliście to, co oni chcieli, a była to polityka Komisji Europejskiej, która chciała zaszkodzić rządowi, który nie był częścią unijnego mainstreamu i wykorzystała te instrumenty właśnie finansowe, które miała. Tak samo jak wcześniej inna Komisja Europejska, jeszcze za czasów pani Merkel i pana prezydenta Francji Sarkoziego, instrumenty finansowe wykorzystywała przeciwko rządowi Włoch i Grecji. Grecji rząd lewicowy, Włoch rząd prawicowy Berlusconiego, a w Grecji Papandreou.
ponieważ te rządy starały się prowadzić niezależną politykę ekonomiczną od Brukseli i zostały za to ukarane, zostały podjęte działania ekonomiczne przeciwko tym rządom i doprowadzono do dymisji i Papandreou w Grecji, no, polityka socjalistyczna. Komisja Europejska obaliła władzę w Polsce? Nie, natomiast zrobiła wszystko, to palce decydują na szczęście, kogo wybierają w Polsce, natomiast Komisja Europejska zrobiła wszystko, żeby władza w Polsce się zmieniła. Panie pośle, jeżeli chodzi o rolników, obecny rząd płaci za błędy rządu Prawa i Sprawiedliwości, czy sam tego piwa naważył? No, obecny rząd na razie jest zupełnie bezradny, gdy chodzi o Brukselę właśnie. Miało być inaczej, mieli załatwić wszystko z Brukselą. Ale zastał sytuację taką, jaką zastał. To jest tak, że to jest, myślę, że mikst działań rządu obecnego, ale też trzeba powiedzieć Unii, powiedzieć wprost, także no, fatalnych decyzji podejmowanych na forum Unii jako takiej, także Europarlamentu. Chodzi o Zielony Ład, który rozcieczył rolników. Ja osobiście i także cała delegacja Prawa i Sprawiedliwości głosowała przeciwko Zielonemu Ładowi, a uwaga, PO, PSL, Lewica, jedyna przedstawicielka ruchu pana Hołowni w Europarlamencie, głosowali za Zielonym Ładem i myślę, że rolnicy powinni to wiedzieć. Powinni też wiedzieć, że komisarzem, jeżeli chodzi o rolnictwo, przez ostatnie lata był i jest cały czas Janusz Wojciechowski, polityk Prawa i Sprawiedliwości. W 2021 roku tak pisał na portalu wtedy Twitter, dzisiaj X. W sprawie rolnictwa to nie ja jadę na fali Unii Europejskiej, to Unia Europejska jedzie na mojej fali. Zielona reforma wspólnej polityki rolnej powstała w Warszawie i nazywała się najpierw Program Rolny PiS. Tak. A jak to w końcu jest? Więc po pierwsze, Zielony Ład, politycy... To wy jesteście temu winni, panie pośle, Zielonemu Ładowi? Ważniejsze są zdecydowanie głosowania, a nie ćwierkania. No ale ćwierkania, po angielsku tweet znaczy ćwierkać, więc Janusz Wojciechowski ćwierkał dosyć beztrosko i bezrefleksyjnie na Twitterze, niestety, na X-ie teraz, no wtedy to był Twitter jeszcze. I pisał rzeczy, które no, są trochę, przepraszam, megalomańskie, takie pokazujące duże ego. Czyli każdy je ma, innej, każdy, tak? Każdy je ma to ego, tylko czasem może lepiej je ukrywać. Natomiast ważne są głosowania. Myśmy głosowali przeciwko Zielonemu Ładowi, a ówczesna opozycja, a dzisiejsza koalicja 15 października czy 13 grudnia, jak kto woli, głosowała za Zielonym Ładem i tego nikt nie zmieni. Także te ćwierknięcia Janusza Wojciechowskiego. Tak, tylko te ćwierknięcia, to jak się domyślam, są efektem jakiejś też polityki Janusza Wojciechowskiego w Komisji Europejskiej, bo chyba to nie jest tak, że co innego w Komisji Europejskiej robił, a co innego potem pisał w mediach społecznościowych. Głosowania tak faktycznie wyglądały, to prawda, na forum Parlamentu Europejskiego, no ale Komisja Europejska i działania tam też komisarza Wojciechowskiego, to za nie bierze odpowiedzialność Prawo i Sprawiedliwość. To jest wasz komisarz. Mówiąc tak precyzyjnie, w nowej kadencji Komisji Europejskiej dokonano, pani Ursula Gertrud von der Leyen, bądźmy konsekwentni, dokonała pewnych zmian, to znaczy tych 7, strasznie biurokracja, 27 osób komisji, aż 7 wiceprzewodniczących, mieli pod sobą kilka tek. I na przykład tutaj konkretnie rolnictwo weszło pod, pan Janusz Wojciechowski był w kompetencjach Fransa Timmermansa, no, który robił konferencję na temat rolnictwa i nawet nie zapraszał tego biednego Janusza Wojciechowskiego. Powinien zrobić konferencję równolegle Janusz Wojciechowski i o tym powiedzieć, robić awanturę w związku z tym, pisać to, co pisał. No to... Znaczy, no dobrze, no jak pan widzi... Jest chyba jakiś problem z tym, panie pośle. Znaczy, no jest problem. Żeby był jasny, pan Janusz Wojciechowski pracował ciężko w tej komisji, to nikt mu tego nie odmawia, natomiast rzeczywiście, no, myślę, że dało tam się ogrywać przez Fransa Timmermansa. W sprawach, uwaga, dotyczących wwozu do Polski, czy do w ogóle Unii Europejskiej, towarów rolnych, zboża z Ukrainy, dawał się ogrywać z kolei komisarzowi z Łotwy, Waldisowi Dąbrowskisowi, który za to, już polskiego pochodzenia, Dąbrowskis, za to odpowiada. I tutaj, jeżeli można mieć pretensje Janusza Wojciechowskiego, to o to, że dał tam się po prostu dominować innym. Prezes Jarosław Kaczyński apelował o to, żeby Wojciechowski podał się do dymisji. On sam mówi, że tego nie zrobi, tak? Rozumiem, że będzie do końca kadencji tej Komisji Europejskiej następnej. Nie musiał pan tego przypominać, ale czy pan jakaś presja będzie jeszcze wywarta? Czy na przykład pan poseł rozmawiał z panem Wojciechowskim, próbował przekonać też do tego ruchu, o który apelował prezes? Ja się podejmuję rzeczy, które są możliwe. A to byłaby mission impossible, myślę, że
że... No rozumiem. Na wypłatę komisarza spojrzę, to też na miejscu pana Wojciechowskiego. Te parę miesięcy jeszcze wolałbym dojechać na ten... Już pan powiedział to, czego mi nie wypadało mówić. Bo kariera polityczna już pewnie za bardzo przed panem Wojciechowskim się jakaś tam nie roztacza szczególna, więc domyślam się, że już na koniec ten akcent. O relacje z Ukrainą chciałem jeszcze zapytać. Premier Denis Szmyhal mówił tak. Sprawa odblokowania granicy z Polską powinna zostać rozwiązana do 28 marca. W przeciwnym razie Ukraina może zastosować środki odwetowe na przejściach granicznych. Tak krótko już, jak pan skomentuje tę wypowiedź, bo w dogrywce jeszcze o tym porozmawiamy. Jak ktoś ma problemy wewnętrzne, porażki na froncie, olbrzymia korupcja, zmęczenie społeczeństwa wojną i półtora razy wyższe, nieopar procent, sondaże zdymisjonowanego generała Załużnego niż prezydenta Załęskiego, który wyznaczył Szmyhala, no to oni uciekają w ten sposób do atakowania Polski. To jest zła polityka. Ale jaka powinna być reakcja Polski? No bo tu mamy taką faktycznie trudną sytuację. No z jednej strony pomagamy Ukrainie, rozumiemy, w jakiej oni są dramatycznej sytuacji, nieporównywalnej z nami, no a z drugiej strony reakcja na takie słowa, jaka powinna być rządu? Trzeba poczekać do końca marca, do tego spotkania rządów. One się będą odbyć. Techniczne rozmowy wcześniej. To nie może być tak, że Zełenski tupie nogą i cały polski rząd patataj przyjeżdża na granicę. No to w ogóle to żądania Ukraińców pod względem były jakieś chore pod tym względem. I uwaga, dobrze, że rząd się nie zjawił na tej granicy. To byłoby niepoważne. A mówił to Ryszard Czarnecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego. Jeżeli woli pan posła, może być jak najbardziej poseł. Za chwilę internetowa dogrywka, Sedna Sprawy. Słuchaczom Radia Plus życzymy dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości cały czas jest z nami. Krążą informacje, plotki, że pan mógł być jedną z osób podsłuchiwanych za pomocą systemu Pegasus. Jednym z tych polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy byli podsłuchiwani. Weryfikował pan to jakoś? Próbował się pan poseł dowiedzieć, czy faktycznie tak mogło być, czy służby kierowane przez polityków Prawa i Sprawiedliwości mogły pana też wziąć na celownik? No, taką zasadę od lat, jestem długo w polityce, że nie interesuję się służbami specjalnymi z nadzieją na wzajemność, ale mam wrażenie, że trochę być płonna to na moja nadzieja. Mówiąc już śmiertelnie poważnie, no to oczywiście to nie jest przyjemna sytuacja. To powiem bardzo tak wprost. Kiedy się takie rzeczy czyta, słyszy, kiedy komórka wariuje, bo tak było w swoim czasie, no ale komórka może wariować, bo została położona na przykład na stole, na którym promienie słoneczne padały. Czyli pana komórka wariowała, tak? Wariowała, natomiast... A kiedy to się działo? Nie wiem, 2 lata wstecz, ale uwaga, jednak to mogło być tak, że to są kwestie zupełnie technicznie niezwiązane z tym posłuchaniem. Znaczy, powiedzmy, co to znaczy wariowała, to znaczy, co się z nią działo? Znaczy, zachowywała się niestandardowo, tak to powiedział. Ale to mówiła, nie wiem, głosem Mariusza Kamińskiego, czy Macieja Wąsika. Ale to niech pan teraz, że tak powiem, z poważnej sprawy nie robi żartu. Ja, jak mówi Mariusz Kamiński do mnie w rozmowie, Ryszard, to wszystko kłamstwo. No to dlaczego mam mu nie wierzyć? A w jakim trybie były szef służb mówi panu takie rzeczy? To nie są jakieś... To są informacje, które każdemu człowiekowi... Jak gdybym ja przyszedł do Mariusza Kamińskiego, to by mi powiedział, czy mnie służby nie podsłuchiwały. Bo panie pośle, no jeżeli służby się panem zajmowały, to z jakiej okazji... Ja do niego zadzwoniłem, żeby po prostu wiedzieć, no, kto pyta, nie błądzi. I zapytałem, Mariusz, powiedz, co mam teraz mówić mediom, prawda? Co mam mówić, tak po prostu. I odpowiedział mi, cytuję, Ryszard, to jest wszystko kłamstwo. No więc jak tak mówi minister naszego rządu, no to przecież co, mu nie wierzyć? No nie miałem wyjścia, muszę wierzyć. Zresztą wypowiedzi wicepremiera do spraw bezpieczeństwa Jarosława Kaczyńskiego, no też były takie, że nie podsłuchiwano polityków jako takich, tylko takie osoby, które były... No, albo agentami rosyjskimi, białoruskimi, albo były związane z mafią i tak dalej. Wypowiedź swoją drogą prezesa Kaczyńskiego ciekawa o tyle, że mówił, że on nie ma żadnej wiedzy na ten temat, po czym dzielił się tą wiedzą, że na pewno nie było tam polityków. No albo się wie, albo się nie wie. To tak nie do końca zrozumiałem te słowa pana prezesa, bo jeżeli nie ma tej wiedzy, no to o jakichś intuicjach swoich mówi, czy o... Był wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, więc na pewno wiedzę jakąś tam posiadał, a czy ona była taka, jaką miał mistrz,
minister do spraw służb, no tego oczywiście nie wiem. Ale to jeszcze tylko wrócę do ministra Kamińskiego. Mówi pan, że to wszystko kłamstwa, ale wszystko kłamstwa dotyczące tego, że pan był jedną z inwigilowanych osób, czy kłamstwo szerzej o tym, że politycy Prawa i Sprawiedliwości byli inwigilowani także? Zapytałem go o siebie, bliższa koszula ciału. I tak mi odpowiedział, jak zacytowałem. Kłamstwo, 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 więc traktuję te słowo bardzo poważnie. Panie pośle, jeżeli chodzi o kampanie wyborcze, teraz dwie przed Prawem i Sprawiedliwością, jedna samorządowa, za chwilę europejska. Jeżeli to będą dwie porażki Prawa i Sprawiedliwości, a wiele na to wskazuje, póki co na sondażach się opieramy, nie mamy żadnych innych przesłanek pozwalających twierdzić, że Prawo i Sprawiedliwości idzie gorzej niż jeszcze parę miesięcy temu, ale te sondaże są konsekwentne. Tendencja jest wyraźna, coraz niższe notowania Prawa i Sprawiedliwości. To trzy wybory przegrane z rzędu powinny skutkować jakąś rewolucją w partii? No, przede wszystkim możemy tym próbować 10 czerwca, czyli dzień po, the day after, dzień po wyborach, taki był film amerykański zresztą, po wyborach europejskich. Ja uważam, że wybory europejskie mamy wielką szansę wygrać. Ponadto myślę, że chodzi o wybory samorządowe, mamy szansę ocalić władzę w kilku sejmikach. Mówię to bardzo, bardzo poważnie, wierzę w to, więc naprawdę nie ferujmy wyroków z góry. To są wybory specyficzne, inne niż prezydenckie i parlamentarne, bo w prezydenckich jest bardzo wysoka frekwencja, w parlamentarnych jest wysoka albo bardzo wysoka, jak było ostatnio. Ostatnio była bardzo wysoka. W wyborach samorządowych europejskich emocje są mniejsze. Są mniejsze. Gra twardych elektoratów, jak rozumiem. Tak? Mobilizacja twardych zresztą elektoratów. Zwracam uwagę, że jak ktoś krytykuje na przykład Donalda Tuska czy Jarosława Kaczyńskiego za ich, że tak powiem, przesłania, no to one ewidentnie są skierowane do twardych elektoratów. Więc myślę, że to będzie właśnie, będą takie wybory, gdzie mogą być wyniki inne lub zupełnie inne niż sondaże. Nie muszą, nie musi tak być, ale może tak być. Pan Grzegorz, afera wizowa, komisja śledcza do spraw afery wizowej, no tak na dobre rozpoczyna swoją pracę. Przesłuchani mają być Piotr Wawrzyk i pan, jeżeli imienia nie pomyliłem, Edgar. Który już prokuratorskie zarzuty usłyszał, zresztą tak jak i minister Wawrzyk też już te zarzuty jakiś czas temu usłyszał. Jaka jest prawda o tej aferze, jeżeli chodzi o pana wiedzę? To jest bardzo poważna sprawa, no bo ona przyczyniła się tak naprawdę do waszej wyborczej porażki w bardzo dużym stopniu, jeżeli tak, chodzi zupełnie, o aferę wizową. By the way, to czy pamięta pan, jaki bardzo znany polski polityk miał na drugie imię Edgar? Edgar, Boże, polski polityk, który Gosiewski, Przemysław Edgar. Brawo, no to pan zdał bardzo trudny egzamin, to gratulacje, się dobra pamięć. Cieszę się, panie pośle, że się udało. Mam nadzieję, że nagroda jakaś będzie odpowiadająca trudności tego egzaminu, oczywiście żartuję, jeżeli chodzi o aferę wizową, no bo to ona doprowadziła w dużej mierze do takiego, nie innego wyniku w tych wyborach. To koniec lata, wrzesień, czyli najbardziej intensywny czas tej kampanii, to był jeden z ważniejszych tematów. To wielkie błędy tych, którzy dopuścili do tej afery, którzy nie potrafili w czasie, no tak brzydko mówiąc, ukręcić łeb tej sprawie, ale w takim pozytywnym znaczeniu. No, winnych trzeba było ukarać szybciej i zrobić to w bardziej zdecydowany sposób? Dobrze, że ta sprawa będzie wyjaśniona. Oczywiście wiem, że obóz rządzący chce polityczną pieczeń upiec na tym ogniu komisji śledczej. Natomiast no, myśmy zareagowali szybko. Dymisja pana ministra Wawrzyka, nie wpuszczenie go na listy do Sejmu. A pamięta pan powód tej dymisji oficjalne? Ja mówię o tym... Współpraca z premierem. Ja mówię potem o tym, się okazywało, że... Ja mówię nie o tym, jak to tłumaczono, tylko mówię o realnej polityce. Wiadomo, o co chodziło. Natomiast w moim przekonaniu tutaj do jednego worka wrzucono rzeczy, które w ogóle nie powinny być jakoś kwestionowane, czyli to, że polscy przedsiębiorcy chcieli pracowników, a nie mieli ich pracowników z Ukrainy, bo ci albo walczyli, albo nie wiem, wyjeżdżali do Niemiec. W związku z tym na ich żądanie sprowadzano pracowników z innych części świata. No i trudno to kwestionować. Natomiast jeżeli były tam, a pewnie były, nieprawidłowości, no to oczywiście trzeba to wyjaśnić. Natomiast no ja protestuję przeciwko, mówiłem, że była to jakaś mega skala.
Tak, w moim przekonaniu nie było. No tylko, że jeżeli chodzi o to, trudno to kwestionować, że prośbę pracodawców, pracownicy byli ściągani z różnych krajów. Jak wsłuchamy się w głosy polityków Prawa i Sprawiedliwości, takie antyimigracyjne momentami, stawianie sprawy, że nie wiem, ani jeden z krajów islamskich nie powinien tutaj do Polski przyjechać i tak dalej, no okazywało się, że przyjeżdżały tysiące ludzi z krajów także muzułmańskich. Mówiliśmy o nielegalnej imigracji, a nie tych ludziach, którzy przyjeżdżają tutaj na rok, na przykład. No, jakieś obłudy w tym nie było mimo wszystko. Którzy jednak płacą podatki i którzy potem wracają do siebie. To jednak są zupełnie dwie inne kieszenie, dwie inne ślady. To prawda, ale jak tak ideologicznie się chociażby tam tłumaczy te kwestie muzułmanów, samych zagrożenia, jakie związane są z tymi muzułmanami, którzy mieliby być w Polsce, a legalnie przyjeżdżają ich tysiące, to wydaje mi się to jakąś niekonsekwencją, żeby nie powiedzieć obłudą. Nie no, obłudy w tym nie ma, nie hipokryzji, nielegalne migracja to nielegalna migracja. Imigracja czasowa, podkreślam, zarobkowa to jednak co innego, chociaż też nie powinna być zbyt duża. Natomiast co do muzułmanów, to wie pan, no, ja przykład takiego kraju jak Somalia, gdzie jest wiele chrześcijan, a którzy, no, to nie tylko muzułmanie sprawiają problemy. Finlandia jest przykładem, że również imigranci z Somalii też problemy robią, chociaż nie są tylko muzułmanami, są także chrześcijanami. Ja tego nie mówię, ja cytowałem niektórych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ryszard Czarnecki, poseł do Parlamentu Europejskiego z Prawa i Sprawiedliwości, był dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Dobrego dnia Państwu życzymy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Radio Plus. Sedno Sprawy.